Rozwiąż równanie podaj krotność każdego pierwiastka. Do rozwiązania mamy równanie wielomianowe. Zaczniemy od wyciągnięcia wspólnego czynnika przed nawias. Widzimy, że wspólnym czynnikiem dla wszystkich tych czterech wyrażeń jest x do kwadratu, więc wyciągnijmy x do kwadratu przed nawias, czyli jaka liczba razy x do kwadratu da nam x do potęgi piątej będzie to x do potęgi trzeciej. Sprawdźmy x do drugiej razy x do trzeciej. Dodajemy wykładniki, z powrotem ustajemy x do potęgi piątej. Teraz jaka liczba y, pomnożona przez x do drugiej da nam x do czwartej? Będzie to oczywiście x do potęgi drugiej. Jaka liczba pomnożona przez x do drugiej da minus 8x do trzeciej? Będzie to minus 8x. I co razy x do drugiej da nam minus 12x kwadrat? Oczywiście będzie to minus 12. W ten sposób. Mamy tutaj po lewej stronie równania iloczyn dwóch liczb. Pierwsza liczba to x kwadrat i druga liczba to nawias. Kiedy iloczyn dwóch liczb daje 0? Wtedy, gdy przynajmniej jedna z nich jest zerem. Czyli pierwszą liczbę przyrównujemy do 0, czyli u nas x kwadrat ma wynosić 0. I drugą liczbę przyrównujemy do 0, czyli x do trzeciej plus x do drugiej minus 8x minus 12 ma wynosić 0. Pierwsze równanie łatwo rozwiążemy, bo zastanawiamy się, jaka liczba podniesiona do kwadratu daje 0. Oczywiście tą liczbą musi być 0, czyli nasz x wynosi 0. Natomiast drugie równanie jest już trudniejsze do rozwiązania. Nie za bardzo możemy tutaj zgrupować wyrazy, więc zastanówmy się, czy to równanie będzie miało pierwiastki wymierne. Poszukajmy tych pierwiastków wymiernych i sprawdzimy, czy czy to równanie ma pierwiastki wymierne? Czyli przypominamy sobie. Najpierw szukamy dzielników wyrazu wolnego, czyli wszystkich dzielników 12. Czyli mamy tutaj plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, plus minus 4, plus minus 6, plus minus 12. Teraz szukamy dzielników wyrazu y, współczynnika przy najwyższej potędze, czyli współczynnika w naszym wypadku A3. Ten współczynnik wynosi 1, czyli dzielniki 1 to oczywiście plus i minus 1. Więc sz, y, szukamy P przez Q. Widzimy, że każdy z wyrażeń y, z nawiasu y, ze zbioru P. Musimy podzielić przez plus, minus 1. Oczywiście dostaniemy to samo, co jest w zbiorze P, czyli mamy plus, minus 1, plus, minus 2, plus, minus 3, plus, minus 4, plus, minus 6 i plus, minus 12. Jeśli ten wielomian ma pierwiastki wymierne, to na pewno jest tym pierwiastkiem, który, z tych, yy, któraś z tych liczb, która znajduje się w tym zbiorze. Więc zaczniemy sprawdzać, czy któraś z tych liczb jest pierwiastkiem tego wielomianu, czyli pod x będziemy po kolei wstawiać te liczby. Zaczniemy od jedynki, czyli liczymy w od 1. Wiemy, że wartość wielomianu dla jedynki jest równa sumie współczynników, czyli mamy 1 plus 1 minus 8 i minus 12. Widzimy, że na pewno nie jest to liczba równa 0, czyli 1 nie, nie jest pierwiastkiem tego wielomianu, więc sprawdźmy wartość wielomianu dla minus 1, czyli pod x wstawiamy minus 1. Minus 1 do potęgi trzeciej daje nam minus 1, minus 1 do potęgi drugiej to będzie 1, minus 8 razy minus 1 to będzie plus 8. I na końcu mamy minus 12, co nam daje. Jedynki się skracają, mamy 8 minus 12, czyli minus 4. Niestety nie jest minus jedynka pierwiastkiem naszego wielomianu. Sprawdzamy dalej, proponuję e, sprawdzić dla dwójki, czyli liczymy w od 2. Mamy 2 do potęgi trzeciej, czyli 8, plus 2 do potęgi drugiej, czyli 4. Minus 8 razy 2, czyli minus 16 i minus 12. Widzimy, że na pewno nie będzie to liczba równa 0, więc sprawdźmy dla minus dwójki. Minus 2 do potęgi trzeciej to będzie minus 8. Minus 2 do potęgi drugiej to będzie 4. Minus 8 razy minus 2 to będzie plus 16. I na końcu mamy minus 12. I tym razem otrzymaliśmy 0, czyli minus dwójka jest pierwiastkiem naszego wielomianu. Skoro udało nam się znaleźć jeden z pierwiastków tego wielomianu, czyli nasz pierwiastek wynosi minus 2, to możemy wykorzystać twierdzenie bezu, które mówi, że jeżeli jakaś liczba jest pierwiastkiem wielomianu, to ten wielomian jest podzielny bez reszty przez dwumian x minus ta liczba. Czyli w naszym wypadku to będzie x minus minus 2, czyli x plus 2. Podzielmy więc ten wielomian, który tworzy nam lewą część równania, przez dwumian x plus 2. Ten wielomian dzielimy przez dwumian x plus 2. Pierwszy element dzielimy przez pierwszy, mamy x do kwadratu. Następnie w drugim etapie mnożymy. x kwadrat razy x to będzie x do potęgi trzeciej. Jednak spisujemy to ze znakiem przeciwnym. I x kwadrat razy 2 to będzie 2x kwadrat, ale spisujemy ze znakiem przeciwnym, czyli będzie minus. Trzeci etap. Redukujemy wyrazy podobne, czyli tu nam się wyzeruje. x kwadrat minus 2x kwadrat to będzie minus x kwadrat. I procedurę powtarzamy. Pierwszy element dzielimy przez pierwszy, czyli mamy minus x, i mnożymy. Minus x razy x to jest x do kwadratu ze znakiem minus, ale ponieważ spisujemy ze znakiem przeciwnym, to będzie ze znakiem plus. Minus x razy 2 to będzie minus 2x, ale spisujemy ze znakiem przeciwnym, czyli będzie plus 2x. Proponuję, aby te dwa wyrażenia jeszcze tu przypisać. Spuszczamy je na dół. I teraz redukujemy wyrazy podobne. Pierwsze wyraże nam się upraszczają. Minus 8x plus 2x to jest minus 6x. I minus 12 spuszczamy na dół. I znowu powtarzamy procedurę. Minus 6x na x to jest minus 6, minus 6 razy x to jest minus 6x, ale ze znakiem przeciwnym to będzie plus 6x, minus 6 razy 2 to będzie minus 12, jednak spisujemy ze znakiem przeciwnym, czyli będzie plus 12. I redukcja wyrazów podobnych. Mamy koniec dzielenia. Czyli teraz ten nasz wielomian, czyli całą tą lewą stronę równania, możemy zapisać w postaci iloczynu, czyli mamy ten nawias, który dzieliliśmy, i wynik naszego dzielenia. Czyli zapisujemy to w postaci x2 x kwadrat minus x minus 6 razy x plus 2 ma wynosić 0. Dzięki temu ten wielomian trzeciego stopnia rozłożyliśmy. Na iloczyn wielomianu drugiego stopnia i pierwszego stopnia. Teraz kiedy iloczyn dwóch liczb da nam 0? Oczywiście wtedy, kiedy jedna z nich jest 0 czyli ten pierwszy nawias przyrównujemy do 0 i drugi nawias przyrównujemy do 0. Z drugiego nawiasu oczywiście dostaniemy x równy minus 2, bo ten pierwiastek już wcześniej był przez nas obliczony. Natomiast drugi nawias przyrównujemy do 0 i dostajemy równanie kwadratowe, czyli po prostu policzymy deltę. Mamy b kwadrat, czyli u nas minus 1 kwadrat, minus 4ac, czyli minus 4 razy a nasze a jest 1, a c to jest minus 6. Czyli dostajemy 1 plus 24, co nam daje 25, czyli pierwiastek z delty to jest 5. Ponieważ delta jest dodatnia, mamy dwa rozwiązania: x1, Minus b, czyli w naszym przypadku nasze b to jest minus 1, czyli minus b to będzie 1. Minus pierwiastek z delty, czyli minus 5, przez 2a, czyli przez 2, i dostaniemy minus 4 na 2, czyli minus 2. I x2 to jest minus b, czyli w naszym wypadku 1 plus pierwiastek z delty przez 2a, czyli przez 2. Co nam daje 6 na 2, czyli 3. Czyli nasze y, równanie ma rozwiązania. x równe 0, x równe minus 2, x równe 3 i jeszcze tu był x równy minus 2. Ponieważ w naszym równaniu wyjściowym mieliśmy wielomian 5 stopnia, maksymalnie mogliśmy mieć 5 pierwiastków. W naszym wypadku mamy cztery pierwiastki. To oznacza, że jeden z pierwiastków musi być pierwiastkiem dwukrotnym. Rozłóżmy więc wielomian z lewej strony równania na czynniki. Z przodu mieliśmy x do kwadratu. Następnie to rozłożyliśmy na dwa nawiasy. W tym drugim nawiasie z tego drugiego nawiasu otrzymaliśmy dwa pierwiastki, minus dwójkę. I trójkę, czyli możemy to zapisać w postaci iloczynowej, czyli mamy a x minus x1 x minus x2. W naszym wypadku a wynosiło 1, więc możemy to pominąć. W nawiasie dostaniemy x minus x1, czyli u nas x minus minus 2, czyli plus 2, i x minus x2, czyli x minus 3. To był ten nawias i jeszcze nam został nawias X plus 2. Całość miała wynosić 0. Widzimy, że w całym tym rozkładzie wyrażenie x plus 2 pokrywa nam się. Tu jest x plus 2 do potęgi pierwszej, tu również jest x plus 2 do potęgi pierwszej, więc możemy to zapisać następująco, że jest to x plus 2 do potęgi drugiej. I teraz już. Łatwo ustalimy krotności każdego z pierwiastków. Z wyrażenia x kwadrat dostaliśmy pierwiastek równy 0, ponieważ to było podniesione do potęgi drugiej, więc 0 jest pierwiastkiem dwukrotnym. Z drugiego nawiasu otrzymaliśmy pierwiastek równy minus 2. I ponieważ nawias ten był podniesiony do potęgi drugiej, to był to pierwiastek dwukrotny. I trzeci pierwiastek wynosił 3. Pochodził on z nawiasu, który był podniesiony do potęgi pierwszej, czyli był to pierwiastek jednokrotny.